Fabryka samochodów osobowych w Warszawie. Tu powstawały słynne Warszawy i Syrenki. Potem Fiaty, Polonezy, a ostatnio DU. Teraz nadszedł czas, żeby piękne dziewczyny przesiadły się do czegoś nowocześniejszego. Chevrolet Aveo to najmłodsze dziecko żerańskiej fabryki. Teraz rozpocznie się uroczyste uruchomienie linii montażowej Chevrolet Aveo w warszawskiej fabryce samochodów osobowych na Żerań. 6 listopada FSO uruchomiła produkcję tych aut. Amerykańska marka rozpoczyna prawdziwą ekspansję na Europę. Firma stwierdziła, że warto, ponieważ tylko w ciągu ostatniego roku sprzedaż jej aut na starym kontynencie wzrosła o 32%. Przygotowania do uruchomienia produkcji trwały rok. W dużej mierze fabryka została unowocześniona. Na razie w Polsce jedynie montuje się auto z części importowane. Samochód z komponentów krajowych będzie składany na początku przyszłego roku. Nowy mały sedan będzie miał moc 74 lub 94 koni mechanicznych. Pojazd można zamówić z manualną skrzynią biegów albo czterobiegowym automatem. Wszystkie auta będą wyposażone w ABS. Cena Aveo importowanego z Korei wynosi od 35 do 50 tysięcy złotych. Polska produkcja nowego modelu Chevroleta pozwoli koncernowi GM obniżyć cenę pojazdu. W 2008 roku żerańska fabryka wypuści na rynek dwie nowe wersje Aveo. 3 i 5-drzwiowy hatchback. W dalszej przyszłości zupełnie nowy model. Żerańska fabryka będzie wyłącznym producentem tego modelu na rynek europejski. W roku 2008 fabryka samochodów osobowych zamierza wyprodukować około 70 tysięcy samochodów Aveo, kolejne 70 tysięcy samochodów Lanos i około 75 tysięcy zestawów dla ukraińskiej firmy Ukrafauto.